Cześć wszystkim, ja mam na imię Emil, zapraszam na gameplay z Battlefield 4 z mapy Ognista Burza, która znajduje się w dodatku Second Assault, ostatnim dodatku do Battlefield 4. Jest to moje w ogóle pierwsze uruchomienie tej rundy, tej mapy, także nic w ogóle nie wiem, co jest, czego nie ma, nic nie widziałem, nic nie wiem, także dopiero pierwszy raz będę tutaj próbował grać. I co widzę? Widzę, dobra, okej, już się zorientowałem, mniej więcej trochę tu inaczej wygląda niż w trójce, więc trzeba się chwilę orientować, gdzie się jest i gdzie się najlepiej zrespić. Tutaj, gdzie są snajperzy, to nie chcę grać, bo nie lubię, no ale chyba nie będę miał wyboru. Tu jest czterech snajperów, no tu jest tak pół na pół, dobra, niech tak będzie. Dołączam tutaj, widzę koleś idzie gdzieś na tą flagę B, także zrespię się na nim. O kurde, no nawet powiem wam, że to ładnie wygląda, póki co na razie mi się podoba. Jest to wszystko takie wyraźne, także lubię tak, jak jest wyraźne. Dobra, dostał koleś. O, CWR z tłumikiem ładnie sieka. Dobra, to trzeba będzie nim grać chyba częściej. Przynajmniej na minimapie nie widać. O, tutaj czołgista. Proszę bardzo, cholera, szkoda, że trochę do przodu bardziej nie podjechał. By dostał strzała. Chyba go rozwalili, tak? O, to było super. Super bugi w grze, które są. Aha, dobra, już wiem, gdzie jestem. Właśnie przed chwilą musiałem zorientować, gdzie ja jestem, ale już pamiętam wszystko. Prawie wszystko pamiętam już z BF3. Teraz tutaj można wbiec do tego budynku. Po prawej stronie będą schody na górę. Przede mną też. O, tutaj panowie są na dachu. Proszę bardzo, znajdujemy ich moim odłamkowym, znaczy nie odłamkowym, tylko granatem, który wybucha po uderzeniu o ziemię. Dobra, było ich tutaj dwóch. Idzie są? Tam się ktoś kręci. Dostał. Chyba mają mało życia, bo zobaczcie, jak go szybko zabiłem i łatwo. Tam kolesie sobie w ogóle rozstawili jakiś ten punkt odrodzeń, bo widzę, że tam coś... O właśnie, a nie, to jest na tym, na słupie, na tym, nie na słupie. O, i bramy można otwierać i zamykać, ale fajnie. No, można otworzyć. O, już się otwiera, dobra. Oni mają C, zaraz, zaraz, chyba się nazwy flag pozmieniały, coś mi się wydaje. Tak, nazwy flag są pozmieniane. Tu się koleś zeskoczył ze spadochronem. No, a, gdzie on jest? Przeładowanie, ale tam rzuciłem granat, niestety nie udało się go zabić. No właśnie tego snajpera znacznik odrodzeń widziałem, jak tam patrzyłem na ten, na tą wieżę, na ten komin. No i on tam był i mnie niestety załatwił. Dobra, aha, w tą stronę C. Nie, nie pozmieniało się, tylko po prostu zapomniałem, jak się nazywają te flagi. Co za mnie za debil. Dobra, okej, tutaj się zrespię na jakimś tam pojeździe i postaram się pojechać na flagę wroga tutaj po lewej stronie, w lewo i do przodu. Na flagę E. O, tutaj fajnie bucha ten. Teraz ogień z tego. Nieźle. Teren jest trochę pozmieniany z tego, co widzę. Fajnie tutaj, kurde, jest wszystko porobione. No, fajnie, że są te różne pojazdy tutaj stojące, które tak jakby zostały się po jakiejś tam walce. Tu gdzieś jest koleś. Wiedziałem, że on tutaj jest. A, to jest w ogóle hardcore, coś mi się wydaje. Ten serwer. Czy to jest możliwe? Ten czołg tam jedzie, to ja sobie pojadę, pobiegnę tutaj, tak żeby mnie nie zobaczył. O tak, dokładnie tędy. Dobra, i postaram się podłożyć mu te. Chyba mnie zobaczył. Dobra, dostał. Dwa strzały dostał. Dostał też od tego slama, który podłożyłem. Na... W sumie to ten koleś, który jest na ganerze, mnie widział, bo on ma trochę wyżej pozycję, a ten kierowca tego czołgu mnie nie widział, także... O, tutaj nadaje jest ten. Także on nawet nie wiedział, że tam jestem. Dobra, momencik, tu jest jakiś czołgista. Gdzie jest ten czołg? Cholera. Wsiedli mu do czołgu? Ciekawe. Tam snajper z daleka w ogóle bije, okej, w porządku. Do mnie strzela ten snajper. Chyba do mnie strzela, bo tak widać, jak luneta miga tam gdzieś. Dobra, tutaj jest niebo. Niebo, patrzę na niebo, bo tam w Zatoce Omańskiej jest ten. Jest niebo takie trochę zamglone ostro, raczej powiedziałbym, że ostro zamglone. Dobra, tu się zatrzymam za tym murem, żeby ten snajper mnie nie dojechał. O, tutaj zatrzymam się i położę te slamy. Drugi. Trzeci. Cholera, jasna. A ten czołg gdzie jest? Nie ma, tutaj gdzieś są goście jeszcze. Kurczę, widziałem jak... Na minimapie widziałem ich. A, tutaj snajper tam strzela z daleka. Nic mi nie zrobię temu snajperowi niestety. Gdzie wypadł z mojego układa? Jej gościu odekłada. Ja chciałbym te miny gdzieś po te... z tymi slamami gdzieś jechać. Jak gościu wysiądziesz z niego, no to on wybuchnie, no. Wow. To jest granatnik. To może postraszymy tego snajperzyna, który tam jest. O cholera, jak on tam jeszcze mógł trafić tylko. No jedź. Ja pierniczę, co za typ. A, on został zabity przez snajpera.
No dobra, to ja będę trochę tak jakoś unikał na boczki, coś takiego, jakoś tak, gdzie ten snajper może być. Ja chyba sobie tutaj wysiądę. Dobra, trochę się przestraszył chyba ten snajper teraz. No kurde! Dostał, jeszcze są. No masz, zabity w akcji, zobaczcie jaka akcja. No nie, a już go chciałem dojechać. Nie wiem, czy go zabiłem tym granatem, czy nie, bo ten granat tam poleciał w jego stronę, ale nie udało się chyba go zabić. No szkoda, szkoda, kurczę, nie możemy tutaj tego ataku odeprzeć w ogóle. A co tutaj w kanonierce ciekawego słychać? Zaraz zobaczymy. Wow, a co to było? To było niezłe. O, fajne, fajne te, dobra, to niech... Fuck, spadam. Ojej, kule, laf. No nie, zobaczcie, z której strony on stał, nie dało się w ogóle... Pewnie nie można było w ogóle skierować w jego stronę działek. Fajnie się ustawił koleś. Ja nie zdążyłem wyskoczyć, bo tylko 3% życia mu zostało temu tej kanonierce. O, kiepsko, dobra. O, ciężko tu się przebić, ciężko. Jeszcze raz tu się zrespię, okej, w tym pojeździe. Pojedziemy jeszcze raz tamtą stronę, bo tam widać, kolesie się ustawiają. Nacji snajperzy, którzy próbują... O, i teraz tutaj snajper mierzy do mnie. Widać luneta, jak się błyszczy w oddali. Ale już teraz mnie trafi, bo już teraz jadę za górkami i tak dalej. Szybciej, szybciej. Tam jakieś bugi jeździ, jakiś pojazd. To jest może ta... Nie, to nie jest pojazd. To jest ta... To jest ta APC-ta, która nas zdjęła przed chwilą. Teraz, moment, powoli. Dobra, tam jest kolo. Ich jest tutaj więcej chyba, zobaczcie. To jest chyba, kurde, serwer hardcore. Cholera, nie zwróciłem uwagi na to. No wskocz na to, gościu. Bo strasznie szybko ich zabijam z tym pułnikiem. A na pewno nie da się tak szybko zabijać tych gości na normalu. Także, kurde, no nie wiem. No dobra, zobaczymy. Tam ktoś biega. Tutaj sobie wskoczę na to. Jest koleś. Aha. Strzelił do mnie. Cała masa ich tutaj jest, powiem wam szczerze. Ciężko będzie tutaj się mi wybronić samemu. No masz! Jeszcze go nie zabiłem. Dlaczego ja go nie zabiłem? 26 pingu. No jejku, dobra, okej. Okay. Chociaż nie, to nie jest serwer hardcore. Przecież gdyby to był hardcore, to bym miał pokazane, że mam tylko 60% życia. Dobra, nasz śmigłowiec sam jest. Fajnie. Ekstra. A mam życie na full, a ty gościu giniesz. Mam życia. Przeskocz gościu, przeskocz to. No nie, znów snajper, tym razem z prawej strony. Ajajajajaj, kurde, nie ogarnąłem. Strasznie ciężko ich jest tutaj ogarnąć, naprawdę, nie da się tutaj ich ogarnąć samemu. Kurczę, oni tutaj mierzą, fajno mają, tak w sumie to mają fajną pozycję na strzelanie tutaj, ale zaraz, momencik, tutaj kanonierka leci. Czy ja z tej kanonierki mogę coś ciekawego zrobić? Kurwa, co to ma być? Dobra, wyskakuję, jak wyskoczę nad tym E chyba teraz, tak jest. Wyskoczyłem nad E. Chyba trochę za szybko spadochronę złożyłem, no ale dobra. Położyłem się od razu. Gdzieś snajper był. Dobra, dostał. Czy ten koleś do mnie strzela, czy do kogo? Fuck, oni my tu wszyscy we dwóch... Gdzie? Za wysoko, typie. Trochę niżej. Za dużo ich tutaj jest, tych snajperów. Chyba będę musiał tutaj chwilę poczekać na niego. Albo sobie po prostu tak przejdę powolutku, po cichutku. No idźmy. On mnie nie będzie widział na razie. Na razie mnie nie widzą. Konsternacja, chłopaki, konsternacja. Gdzie on? Kurde, jest. Gdzie on jest? A ja was na razie widzę. Bo ktoś was spotuje na całe szczęście. Dobra, tędy. Zaraz tam sobie do was dojdę. Poczekajcie, już nie wiecie, gdzie jestem. Zobaczcie. O, pięknie. I hejdzik w główkę. Padasz, gościu. I kolejni. Gdzie są kolejni? Gdzieś tutaj powinno być więcej tych... snajperzynów, to trzeba rozwalić.
Fajnie, że tu jest flag wręcz tak naprawdę. O, proszę bardzo. No jak to jest możliwe? Jeszcze go, kurde, nie... Jeszcze go przecież strzelałem, jak tutaj biegł. No beznadziejna sytuacja. No jak to jest beznadziejna sytuacja, to aż normalnie... Ja w to nie mogę uwierzyć, naprawdę. A, dobra, jeszcze raz ta kanonierka tutaj leci. To jeszcze raz tam pobiegnę, jeszcze raz tam będę walczył. Ostro będę tam walczył. Dlaczego tak się robi beznadziejnie? Kurde, nie da tu się jakoś inaczej strzelać? Znaczy, to znaczy nie da się... 95%. Dobra, ja wyskakuję w takim razie. I znów to samo miejsce, mam nadzieję, że mi się uda przy tych snajperach gdzieś tutaj wylądować. Granat poleciał. Nie ma tutaj tego snajpera, gdzie on kurwa jest? Gdzie on jest ten koleś? Gdzieś tu musi być w takim razie, bo przecież przed chwilą tu byli obaj. Jest, tam jeden. Kurde, nie zaspotowałem go, beznadzieja. On tutaj, nie mogę, nie biorę flagi. A nie, biorę flagę już teraz, dobra. Dobra, dostał. Gdzie jeszcze są kolesie? Chodźcie tutaj do mnie, kurde, chodźcie, bo ja powinienem gdzieś na skraj mapy iść, znaczy tej flagi. Żeby nie być na środku, bo inaczej mnie załatwią. Dobra, tutaj szybko ukryję się, tutaj będę czekał. Aż flagę przejmiemy. Może uda się przejąć tą flagę. Może. Dobra, podłączę sobie trochę dźwięk w słuchawkach, żeby ich tam bardziej słyszeć. O, tam chciał jednego z naszych przejechać. O, tamten chciał przejechać jednego z naszych. Tutaj nic nie widać. Dobra, okej. Na razie jest cisza. Flaga się przejmuje, także może się uda tą flagę przejąć. Oho, już będzie lipa. Dłuższy idzie czołg tutaj. I właśnie już koło mnie koleś chodzi. Dostał. Przejmiemy dalej, przejmiemy flagę. Dobra, przejęliśmy, okej. Okay. Ten czołg tutaj jedzie, och, to mnie dobrze, źle to wróży tak naprawdę, kurde. Może gdzieś te miny powinienem tu rozłożyć, żeby ten czołg dojechać. Czołg jest zaspotowany jeszcze, także będzie chwilę dłużej widoczny. Dobra, ja mogę tędy spokojnie. On chyba nie ma gunnera, bo się nic nie kręci na dachu. Także dobrze, tutaj sobie wjechałeś, typie, to sobie wjedź. Dwa, trzy. Dostałeś. Tu gdzieś jeszcze jest ten w ogóle. Gdzieś jest, o właśnie. Dostał koleś. Bo widziałem go jak tutaj spadali na spadochronach. Ich tam jest chyba więcej niż jeden. Z tego co mi się wydaje. Znajdujemy tutaj w tą stronę. Tutaj jest, o kurwa, czołg. Przejechał czołg naszego. Dobrze, nasi się tutaj dorespiają teraz na tej fladze. Na całe szczęście. Okej, okay, także nie jestem tutaj sam. Już nie walczę sam. Dostał. O, C4 podłożony, pięknie, cudownie i właśnie czołg kolejny poszedł do piachu. Dobra, okej, okay. Czyli mamy flagę E przejętą, nasi chyba tutaj będą dorespiać, także spoko. Jest nawet zrzut zaopatrzenia przez... O nie, przez komandera. Tam coś się dzieje, tam gdzieś czołg jeździ, tam gdzieś jest ten czołg. O, jest, widać go, zaspotowałem go, dobra, i jeszcze snajper do mnie bije. O, cholera, uciekam w tą stronę. Mam teraz slamy, mam, o nie! Oho, cholerka, siebie uderzyłem. Dostał raz. Ha! Tu można coś podnieść, jakiś sprzęt w ogóle. Co on tak po opóźnionym tym strzela? Patrz, i snajper dojechał mnie. Cholerka, jasna. Skąd ten snajper strzelał? W ogóle gdzieś tam na górze. Zobaczcie, a temu, który do mnie strzelał, co się z nim teraz kraniałem koło kontenera, zostawiłem tylko 5% życia. Dobra, na E się trzeba respić, bo ich tutaj jest chyba sporo z tego, co widzę. I ten snajper gdzieś tutaj siedzi na górze. Gdzie on tutaj siedział, kurczę, na tym E? Na jakimś dachu tu gdzieś był. Gdzie on jest, cholercia, no? Gdzie on jest? Gdzie on się schował? O, tutaj. Czołg tutaj za mną jest. Zobaczcie, jeden z naszych go goni w ogóle. Odwrócę uwagę temu czołgowi, strzelę w niego, będzie się patrzył na mnie. Dobrze, podłożona została właśnie ładunki wybuchowe w ten czołg i właśnie czołg został rozwalony. Super, cudownie, pilocie, załatwiłeś ten czołg. Dobra, lecimy teraz na jakąś inną flagę, pasuje chyba wziąć tutaj C. Znów jakiś czołg przyjechał. Znów koleś sam jest. No, wiem, że ma czołg. Zauważyłem. Jest ich tutaj więcej niż jeden? Nie, chyba nie. Dobra, u mamie się koleś zrespił. Cały czas flaga jest nasza, ale zobaczcie, cały czas tymi czołgami tutaj atakują nas.
Nie dostał. Kurde, ten czołg nie dostał. Uciekam, uciekam szybciej, Emil, szybciej, bo on zaraz będzie mnie widział. O, jest i koleś, snajperzyna jakiś albo coś. Co to było, że... Co to było, że ja go... Jeszcze cię dojadę, gościu. Nie, nie dojechałem cię. Już przestałem zwracać uwagę na ten czołg. Ale to, że go nie zaliczało, to trochę dziwne, naprawdę. Strasznie to dziwne było. No dobra, i teraz też wszystkich flag wam w sumie nie pokazałem, no bo kurczę, nie ma co, no... Znaczy, nie ma jak, no... Gra się na takich dużych mapach tak naprawdę na jednej fladze, na dwóch, tak? W sumie można grać na tych flagach przez całą rundę, no bo nie da się nigdzie indziej iść, bo jak widzicie, cały czas atakują, cały czas, wiecie, jest walka, tak? O te flagi. Gdzieś tu jest gdzieś tu są wrogowie na tej mapie. Tutaj gdzieś są. Oho. Imię z pistoletu zabił z tłumikiem dźwięku QSW-06. Okej, okay, dobra. Ile jeszcze tiketów zostało? Teraz nie widzę akurat, ale już muzyczka gra, także za chwilę się pewnie runda skończy, żebyśmy mogli wygrać. Tak, wygraliśmy. Okej, okay, dobra, no to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten mecz i o tą mapę. Prawdopodobnie teraz będę sobie grał jeszcze jakieś inne mecze na tych mapach i pewnie będę je nagrywał dla was, żeby może pokazać więcej rzeczy, które tutaj są, jest pozmieniane. Jakieś dodatkowe rzeczy, które tutaj są. Więc zapraszam na kolejne filmy, a na tę chwilę dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie, cześć.